O tym, że sytuacja na polskiej wsi jest trudna, nie trzeba nikogo przekonywać. Powiedzenie mądry Polak po szkodzie wyraża charakterystyczną dla Polaków cechę oznaczającą, że osoby tej narodowości nie przewidują negatywnych skutków czegoś, ani im nie zapobiegają, uświadamiają sobie taką możliwość dopiero po fakcie. Oczywista jest sprawa, że rząd powinien uniknąć dzisiejszego kryzysu w rolnictwie, ponieważ sektor rolny jest ważnym elementem gospodarki i zapewnia żywność dla ludności. Kryzys w rolnictwie doprowadził do wzrostu cen, braku dostępności niektórych produktów żywnościowych, a także do utraty źródeł utrzymania dla rolników. Wielu z nas na pewno zadaje sobie pytanie, czy rząd nie przewidział sytuacji, czy może celowo do niej doprowadził, w celu osiągnięcia zysków. Jedni ludzie, którzy stoją po stronie dzisiejszego rządu, obwiniają Unię Europejską, natomiast opozycja partii rządzącej obwinia PiS, jako to oni całkowicie zawinili w sprawie importu ukraińskiego towaru. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, jakby rządzący chcieli zachować swoje wpływy na wsi, więc musieli się odnieść do problemu. Odnieśli się w najprostszy sposób, mówiąc: dopłacimy wam. Tylko nie pomyśleli, że trzeba mieć do tych działań odpowiednie zaplecze, choćby silosy. Jednak te wszystkie działania są podejmowane bez głębszych przemyśleń i uzgodnień z Unią Europejską. Z dnia na dzień zmienia się sytuacja dotycząca regulacji związanych z importem ziarna z Ukrainy. Jednego granica jest zablokowana, drugiego dnia już możliwa dla tranzytu. Myślę, że wielu gubi się w tych zawirowaniach. Przypomnijmy, że Polska i w ślad za nią Węgry wprowadziły do 30 czerwca zakaz importu płodów rolnych. Opozycja twierdzi, że była szansa na uniknięcie konfliktu. Syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przegląda się tej patologii. To słowa jednego z rolników cytowane przez Tygodnik Rolniczy, a teraz szefowa Izby Zbożowo-Paszowej. To zboże w końcu wyjdzie z tych wagonów i przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć robak i się rozwinął. Różne bakterie i grzyby. To słowa o zbożu, które płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących w Afryce, a tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się, z jakiej mąki robiony jest polski chleb. Ostrzegałem już w czerwcu, razem z polskimi rolnikami. Mówiłem, że tak się stanie. Kaczyński na to zareagował słowami: Tusk stoi po złej stronie, a Morawiecki powiedział: to jest ruska propaganda. Przez ostatnie miesiące udawali, że coś robią, a nie zrobili nic. Poza jednym, zarobili pieniądze. Polacy dyskutują, czy rządzą nami idioci, czy złodzieje. Wygląda na to, że jedno i drugie. Czy można było uniknąć obecnej sytuacji? Jaka jest aktualna sytuacja w związku z tym problemem? Zanim odpowiem wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów. To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Politykiem powinna być osoba, która wybiera to stanowisko nie ze względów finansowych, ale z poczucia misji i powołania. Głównym celem polityka powinno być dobro całego własnego państwa i społeczeństwa poprzez rozwiązywanie problemów ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i finansowych. Najwyraźniej nie mamy polityków z powołania, tylko biznesmenów, którym może nie do końca chodzi o stabilność kraju. Jeżeli mielibyśmy mądrych ludzi na najwyższych stanowiskach, to oczywiście można było tego problemu uniknąć. Ta sytuacja wynikła z zaniedbań, braku wyobraźni i braku prawnych, organizacyjnych i finansowych narzędzi, które powinny być wprowadzone dużo wcześniej. Łatwo jest planować wielkie rzeczy do zrealizowania za wiele lat, jak na przykład polski atom w 2029 roku, ale znacznie trudniej odpowiedzieć na pytania, dlaczego rząd nie potrafił załatwić podstawowych kwestii w polskim rolnictwie. Ocenie lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka zboże techniczne już w ubiegłym roku miało podmieniane dokumenty, aby udawać zboże spożywcze. PiS od tej pory wiedziało, że Polacy są truci zbożem technicznym. Brakło im kilku miesięcy do wyborów, by tę sprawę wyciszyć, zauważa Kołodziejczak. Premier Kowalczyk mówił, że polskie zboże wyjedzie za granicę w ciągu kilku miesięcy. Wszyscy na to liczyli. Polscy europarlamentarzyści też uwierzyli w te hasła, że jakoś sobie z tym zbożem poradzimy. Wszyscy głosowali, aby znieść cło na przywóz towarów z Ukrainy. Michał Kołodziejczak miał nadzieję, że zniesienie ceł będzie tak przygotowane, aby towary poprzez państwa unijne trafiały do dotychczasowych odbiorców ukraińskich produktów. Chodzi przede wszystkim o kraje Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej. Wszyscy rozumieli trudną sytuację rolników ukraińskich, ale zauważono, że właścicielami są tam często oligarchowie. Pomoc dla tych producentów nie może odbywać się kosztem polskich rolników, którzy będą zagrożeni upadkiem gospodarstw. Tym sposobem rozumowania można dojść, że to Unia Europejska wraz z PiS-em
która zniosła cła na towary z Ukrainy, przyczyniła się do tragicznej sytuacji polskich rolników. Teraz oczywiście PiS próbuje uratować sytuację dopłatami, jednak dał nam do zrozumienia, że albo nie przewidział pewnych sytuacji z braku doświadczenia, albo celowo podłożył się, żeby jakieś osoby na tym zyskały. Inteligentny import towarów rolniczych to podejście, które opiera się na dokładnej analizie i planowaniu importu produktów rolnych w celu maksymalizacji korzyści dla kraju. Polega na zapewnieniu, że importowane produkty są w pełni zgodne z wymaganiami sanitarnymi, fitosanitarnymi i jakościowymi, które obowiązują w kraju. Jednak import ukraińskich towarów do najmądrzejszych na pewno nie należy. Rolnicy z Polski są stratni i od kilku tygodni strajkują, a Polacy boją się o swoje życie. Teraz widzimy, że PiS z odpowiedniej perspektywy czasowej nie umiał przewidzieć wcześniej negatywnych skutków. Według mnie jest to nie do przyjęcia, że w kierownictwie resortu nie ma z prawdziwego zdarzenia ekspertów od rolnictwa i to jest po prostu gigantyczny problem. Bardziej skłaniam się do tego, że bieżąca sytuacja nie wynika z jakiegoś incydentu. To bardzo poważne zaniedbanie osób odpowiedzialnych za rolnictwo. Już w czerwcu należało się zastanowić, co wydarzy się, kiedy otworzymy granicę. Blokada jest dobrym rozwiązaniem, ale wprowadzonym o co najmniej kilka miesięcy za późno. Przypomnijmy, że Niemcy, kiedy złamali prawo w okresie COVID-u i zabronili wywozić z kraju środki sanitarne poza obszar swojego kraju, mimo że te podlegały regułom ogólnoeuropejskim. Tak samo Polska powinna zakazać już dawno importu ukraińskich towarów do Polski, wiedząc, że są oni ogromnym konkurentem i mają dużo niższe ceny. Niestety rząd wolał pomagać innym, a o swoich zapomniał. Nie oczekujmy teraz również życzliwości od rządu niemieckiego czy francuskiego, bo kiedy my przez cały rok wojny w Ukrainie oskarżamy ich o prorosyjskość i antyukraińskość, to w momencie, kiedy w Polsce pojawił się problem, tamci zwyczajnie odwrócili się do nas plecami. Na dzień dzisiejszy udało się doprowadzić do takich mechanizmów, że towary są przewożone tranzytem przez Polskę. Transporty ukraińskiego zboża są plombowane elektronicznymi plombami z GPS, jednak to już długo za późno, bo rząd pozwolił bez kontroli sprowadzić co najmniej kilka milionów ton zboża z Ukrainy. Kupili je producenci pasz, bo było o połowę tańsze od polskiego. Jak na razie wiadomo, że producenci pszenicy otrzymają 1400 zł do tony pszenicy. Warunkiem jest posiadanie gospodarstwa do 300 hektarów, i faktury na sprzedaż pszenicy od 15 kwietnia do 15 czerwca. Wnioski o dopłaty do nawozów będzie można składać do 14 lipca. Pomoc wyniesie 500 zł od hektaru od upraw rolnych i 250 zł za hektar dla łąk. W piątek minister rolnictwa przekazał, że koszt pomocy rządu dla rolników to około 10 miliardów złotych. Jak podkreślał szef resortu rolnictwa, unijne regulacje zabraniają dopłacać do tony, ale można dopłacać do hektara. Dlatego przyjęto taki mechanizm. Robert Telus zachęcał też rolników, by jak najszybciej sprzedawali swoje zboże, by zrobić miejsce w magazynach. Telus poinformował również, że pomocą zostaną objęte również inne uprawy, a jej wysokość będzie zróżnicowana. Najwyższa w województwach lubelskim i podkarpackim, średnia w województwach podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim, pozostałych będzie najniższa. W przypadku kukurydzy i rzepaku pomoc ta wyniesie od 1750 zł, do 1400 zł na hektar, w zależności od województwa. Dla jęczmienia i pszenżyta będzie to od 1125 zł do 900 zł, dla żyta, owsa i mieszanki zbożowej do 875 zł. PiS niszczy kolejną branżę, by mieć co bronić i potem ratować publicznymi pieniędzmi. PiS nadwyrężyło mocno zaufanie na wsi i ta refleksja jest według mnie bardzo głęboka, ponieważ w tej chwili rolnicy już w zasadzie nie reagują na żadne obiecanki i deklaracje. Mało tego, mówią, że im nie chodzi o to, żeby jakąś daninę od państwa otrzymać w postaci pomocy, a bardziej zależy im na tym, żeby rynek funkcjonował i żeby ceny dla rolników były opłacalne. To wskazuje na bardzo istotną przemianę na wsi. Niełatwo będzie teraz PiS odrobić poniesione straty. Natomiast jeżeli uda się jednak skup w żniwa zorganizować bez większych zakłóceń, to na pewno część strat odrobi, ale do tego droga bardzo daleka. Mamy destabilizację w wielu obszarach, nie tylko zboża. Problem dotyka też drobiu czy owoców miękkich. Zmniejszenie niepewności w sektorze rolnym to podstawowa sprawa, z jaką rząd powinien się mierzyć od początku swojego elektoratu. Między innymi poprzez stworzenie stabilnych i przewidywalnych warunków dla producentów żywności. Rolnicy zawiesili jak na razie protest, ale nie wierzą też w zapewnienia rządu, że do czasu tegorocznych żniw uda się wywieźć z Polski całe zboże, które dziś blokuje magazyny. Dajcie znać w komentarzu, czy wy również uważacie, że Polsce brakuje ekspertów na najwyższych stanowiskach w Polsce.
Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!